Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turysty52 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, dzisiaj zanim pójdziemy tutaj na drugą stronę polować na orków, czy zrobimy jakiekolwiek inne sprawy, chciałabym się zająć kwestią zemsty pewnego osobnika i dlatego tutaj przejdziemy sobie boczkiem, żeby iść do konkretnej osoby i ogarnąć tę sprawę, żebyśmy mogli wejść, moi drodzy, już do Isztar i dlatego się na chwilę cofniemy jeszcze na pustynię. Co ty tutaj? Jak widzę, wszędzie cię pełno. Też się cieszę, że cię widzę. Spokojnie. Nie spodziewałem się po prostu, że zawędrujesz aż tutaj. Co tam? Planowałem złożyć wizytę Robarowi, ale ten tchórz ukrywa się za barierą. Wiesz, że mam z nim do załatwienia jedną sprawę. Chodzi ci o to całe uwięzienie za barierą? Dokładnie. Jeszcze tego pożałuję. Nikt nie wtrąca mnie bezkarnie do więzienia. Nawet król. W Korinis nie było jednego dnia, żebym nie marzył o spotkaniu oko w oko z Robarem. Co zamierzasz zrobić? Musimy się jakoś dostać do Pałacu Królewskiego. My? Potrzebuję twojej pomocy. Zapomniałeś już, kto wysłał cię do kolonii? Czas wymierzyć sprawiedliwość. Król jest potężny, ale razem damy mu radę. Co zrobisz, kiedy już zabijesz króla? Tym będę się martwić później. I tak już przegraliśmy wojnę. Nikt nie wie, co będzie dalej. Jak mogę ci pomóc? Musimy się dostać do królewskiego pałacu. Można się tam przenieść za pomocą kamieni teleportacyjnych. Dawno temu taki kamień znajdował się w każdym zamku paladynów, na wypadek nagłych zagrożeń. Potrzebuję tych kamieni. Mam dwa kamienie teleportacyjne związane z zamkiem. Jeden zabierzecie do świątyni, drugi bezpośrednio do króla. Daj mi ten do świątyni. Zaczekam tam na ciebie. Do zobaczenia po drugiej stronie bariery. To jest jedyny moment w grze, kiedy możemy popatrzeć, jak druga postać się teleportuje i to wygląda zajebiście. Musicie przyznać, że wygląda fajnie. No i Hatali w sumie jest teraz nasza. Fajnie. Dobra, sprawami tego miejsca się będziemy zajmować kiedy indziej. O, mogę już się nauczyć tutaj zabójcy orków, także może jeszcze się tepniemy najpierw do klanu Wilka, żeby się tego nauczyć. Klan Wilka. I to będzie już chyba ostatnia umiejętność, której potrzebuję. Tu jest Gunnar. Ja chciałam tego Hogara. Czy jak mu tam było? Nauczysz mnie walki? Chcę zostać mistrzem walki toporem bojowym. Topór jest bronią ciężką. Wykorzystaj to. Wykonuj energiczne cięcia z obrotu, a twoi przeciwnicy będą padać jak muchy. No i pięknie. No to teraz się nasza postać tak prezentuje. Jeszcze mi tylko zostało kucie z broni z czystej rudy. I reszty się już nie będę raczej uczyć. Będziemy już dawać typowo w życie, w wytrzymałość, może trochę w manę. Może nauczymy się podstawowych zaklęć, na przykład czary ognia. Czary ognia, Boże, co ja powiedziałam. Kuli ognia. Czary ognia. Nie wiem, co mi się stało. Tak, do króla, gdzie ja mam tutaj. Zrobimy rozróbę w stolicy. I nie jestem pewna, czy będziemy się bić z samym królem, czy z całą stolicą. Bo to jest do dogadania. Dlatego, że w różnych wersjach Gothica 3 różne rzeczy się dzieją. I w jednej jest tak, że ludzie się przyglądają w walce, a w innych jest tak, że się dołączają i nagle trzeba odbijać po prostu całe miasto. Więc w sumie nie wiem, jak to będzie tym razem. Wybaczcie za muzykę w tle, ale po prostu z kościoła Hejnał idzie i go słychać, bo nagrywam o 21:00. I tak to już tutaj bywa o tej porze. Pobiegłam trochę okrężną drogą, no tutaj na pewno. Dobra, damy sobie radę. No, no. Gdzie ten Lee jest? Tu jesteś. Tu jesteś. Jesteś gotów? Tak. Chodźmy zabić króla. Za mną. Za mną. Dobrze. No i dobra.
Dzisiejszy odcinek to będzie właśnie to, co chcę zrobić, nie? Kurde. A dlaczego? No bo właśnie, kurde, chciałabym już tą pustynię skończyć tak na fulla. Żebyśmy mogli się zająć już potem typowo Nordmarem, a prawda jest taka, że właśnie tutaj mi zostawał tylko ten król. No a nie mieliśmy teleportera do klanu ognia, nie chciałam tam biec typowo tylko po Lee. Tylko jak już to po jakieś inne sprawy. Jeżeli chodzi o fabułę, to tak naprawdę zbliżamy się do końca, pomału. Naprawdę powoli, ale jednak. Tutaj mam też te kamienie do podniesienia, ale chciałabym najpierw może dobić do 300 siły, a potem podnieść je. I tak jeden nam już wchodzi, bo podniosłam chyba ten w monterze kiedyś tam. No i ten wefaring podnieśliśmy niedawno. Także no nie wiem, z jednej strony można by je już podnosić, a z drugiej można by się było chwilę wstrzymać. Bo one mi dadzą plus 20, no to wtedy będziemy mieli 86. I jeszcze dwa kamienie są w tym, w Nordmarze, w kopalni. Tutaj w ogóle jakaś broń została. No to będzie ciekawie. Nie wiem, czy Lee się tak po prostu rzuci na króla, czy zapomniałam, jak to tam było. Masakra. W okarze będą niezadowoleni, jak usłyszą, że król nie żyje. Ale tam pies z tym. Jest to kanoniczna ścieżka. Także pójdziemy za kanonem. Z wielkiego się zaczyna. Dobra, Lee. Czas twojej zemsty się zbliża. Tam jest siwinia jedna. Na niego! Twoja kolej. Okej, wszyscy nas biją, dobra. A teraz przewracam. Ojej, magów mamy. Do widzenia panu. Czyli jednak będzie po stolicy zaraz. Masakra. Ej, ale to danie w życie naprawdę sporo mi dało. Ale to nie zmienia faktu, że dużo osób tu jest bardzo silnych. Zaraz będziemy musieli odbić kawałek. Lee chyba jest nieśmiertelny, z tego co pamiętam, więc chyba będzie bez problemu. Ojej. Oj. Dobra, ja chyba zrobiłam gdzieś F5 po drodze. Czyli będzie Vanguard bez ludzi. Czyli dobrze, że rozdałam te puchary paladynom. Oj, dobra. My się trochę wycofamy. O Jezu. O, cześć. Maga trzeba zabić. Dobra. Szósteczka. O Jezu, nie zdążyłam, naprawdę. To niedobrze. Nie zdążę. No fuck my life. No spierdzielaj, gościu. Pobiegniemy w takim razie tutaj. Szósteczka. Jeszcze jedna może być. Ale nie, dużo fajniej teraz jest, jeżeli chodzi o to HP. Ale to nie jest szczyt moich marzeń. Serio? I co, taki strażnik, chcecie mi powiedzieć, że jest takim leszczem? Okej. Dobra. Ej, w ogóle ten gościu mi nic nie zrobił, nie wiem, czy wy to widzieliście. O Boże, ile tu jest ludzi. O, jest jakiś mag jeszcze jeden. Dobra, zrobimy trochę wycofkę. Dobra, panowie. No co jest? Ja wszystko rozumiem, ale ja mam wytrzymałość.
Dobra, tu na szczęście nikogo nie ma. Zdążę? Nie wiem, ojej. Ojeju. Dobra. Czy ja się właśnie wpierdzieliłam trochę? Nie wiem. To, co się tu dzieje, to jest hit. No. Dobranoc. Gdzie jest Lee? Przepraszam. Bardzo mi się to nie podoba. Ojej. To... O Jezu! O Jezu, dobra. 6. F5 i jeszcze jedną szóstkę powinnam zdążyć walnąć. Ale jaja, nie? Dobra, tutaj się możemy bić w sumie. O, robar tu przy... O Boże, jak mi ten robar przypierdzieli, to zginę. Pff. Dobra, o Jezu. Ej, a gdzie jest Lee, przepraszam? On może gdzieś tam przymdlał przy drodze. Ja teraz stąd, kurwa, nie wyjdę. Na górę. A ja się zapisałam dopiero po wyleczeniu? Z tym debilem. Znaczy przed? Czy mnie tak zbili? Dobra, bijemy się tutaj. Dobra, walka epicka z robarem. No, to jest fizycznie niemożliwe. Boże, przecież ja tego nie przeżyję. Bezi. Tu jest gdzieś jakaś woda? Jest woda. Nie trzeba było ze mną zadzierać. Okej. Dobra, fajnie. Ja już teraz stąd nie wyjdę, nie? Niedobrze. Jak ja mogę stąd wyjść? Nie wiem. O Jezu! Nie wyjdę stąd. Okej, fajnie. Dzień dobry. O Boże. Tu się da którędyś wyjść? Powinno się dać chyba. Chyba tędy. Jezu, czajcie to. Ja po prostu wskoczyłam do wody. Bym tego nie przeżyła. Okej, bije mnie ktoś. Dzień dobry. O, masakra. Dobra, dojdziemy do wszystkiego. A, wyszłam sobie tutaj, dobra. Fajnie. Nie wiem, gdzie jest Lee. Dobra, tu się coś dzieje. O kurde, dobra. Cofka. Ani kroku dalej. Dzień dobry. Zapraszam. O Boże, no nie. Tego maga trzeba udupczyć. Aha, bo kurwa, jestem jednak debilem. Ja tym paladynom oddałam magię, a oni się teraz zwrócili przeciwko mnie. Ja ci pokażę. Ojej.
Boże, jacy oni są silni! Ja pierdzielę, co ja najlepszego zrobiłam? Tu teraz trzeba będzie robić takie tonda ronda po prostu, że naprawdę. Zapraszam. No głupia jestem jednak chyba. O Jezu. Jeszcze gorzej jak z tymi orkami. Idzie paladyn. O Boże. Do środka. Szósteczka. No ta jasna. No szkurde, no. Dobra, F5 robię na szybko, bo się przyda. No, fuck my life, George! Spierdzielaj! Nadal rządzę. O Boże! Chciałam odcinek odprężający. Mówię, ja lubimy serobara. Tak. No kurwa, odsunąłbyś się jeszcze może, wiesz? Kretynie. Bij tego paladyna. F5 najlepiej i bijemy. Ja mam pytanie za 10 punktów. Okej, nie mogę od was brać pucharów. To dobrze. Ja ci pokażę. Aha. Rozerwę cię na strzępy. Kurwa, no. Fizycznie jest to niemożliwe po prostu. Kurwa, to jest dwóch tych magów. O Jezu. Co tu się odpierdziela? Chodź tu. Dobra, będzie strzelał jeden. O Boże. No przecież to jest niemożliwe. Dobra, pierdolę to. Dobra, drugiego nie ma na szczęście. O Jezu. A Robar jest nie wiadomo gdzie. Dalej żyje Menda. Idziesz tu? Abe. Co ty mi chcesz, laska, pokazywać? Masz taki głosik po prostu. O Jezu, nie chciałam tak. Który jest paladynem? Nie wiem. Który? O Boże, paladyn jest... Kurwa, no! O Jezu, przepraszam. Słuchajcie, jest bardzo gorąco i to nie tylko na dworze. Ten paladyn zaraz mnie pierdzielnie. Jezu! F5 szybko. Może stąd jakoś wylezę. No biegaj! Tu jest okno. Okno! Pij tą
miksturę. F5. Jeszcze jedna. Nie, F5. Aha, tu ktoś do mnie idzie, dobra. O Jezu. Okej, ty strzelasz, dobra. To się schowamy w chacie. Zapraszam. Kurwa, no. Okej, jest Kobryn. To Kobryn powinien chyba strzelać. Aha, bo tu jest jeszcze jeden paladyn, dobra. Masakra, wam powiem. Gdzie jest Robar? No to jest fizycznie niemożliwe, jakim cudem on mnie bije szybciej niż ja jego. F5. Ani kroku dalej. Jeszcze raz. Kurde, ile będzie tych mieczy paladynów, nie? Nie rozumiem tylko, dlaczego strażnik miał pałkę. Dobra, warto zebrać na bieżąco. Nie, 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 nie podnoś, dobra. Okej. Masakra. Ognisko, nie, dziękuję. Dobra, na razie jest bezpiecznie. Pół odcinka za nami. Mag biegnie jeszcze jeden. Skąd tych magów tyle nasrane tu jest? Dobra, kolejny jakiś strażnik przyszedł. Jeszcze jeden paladyn? Masakra. Dobra. Okej, pięknie. Oho, Robar przyszedł. Okej, dobrze. Dobra, bo ty masz tarczę jednak, więc ciebie trzeba po prostu... Czemu ja ci nie zadaję żadnych obrażeń? Dobra. O!
Kurwa, Robar, nie denerwuj mnie, no spin dalej. Chryste. Masakra, już bym tego wieśniaka chciała ubić. Gdzie jest epicka walka, muzyka do walki z królem? Jeszcze jakaś buntowniczka będzie, kurde, chroniła mi króla. O Boże, no zginę zaraz. Ten Robar jest okropny po prostu. Ani kroku dalej. A ci to skąd się tu wzięli? Dobrze, tu orków nie ma w tym. Odwrót? A co z Robarem? Gdzie ty uciekniesz niby? Aha, Robar jest dalej zagrowany. Że co? Ale dostałam w cirę. Kto by pomyślał? Dobra. Jeszcze raz. Robar to jest jednak koksu, nie? Kurde, zabić króla. Bezia, ty nie masz już wytrzymałości? Wychodzi, że nie. Gdzie ten Robar jest, zasraniec? Ani kroku dalej. Dobra, jest epicka walka jednak z królem. Najgorsze jest to, że on jest naprawdę mocny w boju. Z nim jednak się trzeba bić parę razy. Dobra, może nie na kamieniach, nie na kamieniach. No nie! Kurwa, no! O Jezu! Jeszcze oddycham, nie? Jeszcze oddycham. Ani kroku dalej. Gorsze to, że się nie ma co zapisywać. Jego po prostu tak trzeba po kroku. No szku... Dobra. Sam tego chciałeś. Jednak na krótkie. Bez biegaj, proszę. Najlepiej na dwa razy, nie? Dobra. Zabijaj tego typa już. Nareszcie. Miecz królewski, dziękuję. Wpadł do wody. Królewska tarcza, mamy berło. Warantu. O Jezu, co to było za epickie wejście? Gdzie jest Lee?
Nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie jest Lee. Ale już po walce. Karypto. Dobra. Obskubiemy sobie te miejsca. Handlarz, niewolnik. No Lee niestety poległ, moi drodzy. Do świątyni Nordmarska Starka. Niestety. Czyli pod tym względem nie mamy kanonu jednak, ale król nie żyje. Możliwe, że Lee się tutaj gdzieś potem zrespi, bo nie kojarzę, żeby on mógł zginąć tak na amen. A może właśnie mógł. Kurde, nie wiem. W teorii żadne zadanie się nie anulowało, ani nic tego typu. Trudno. Nie powiem, to było trudne wyzwanie. Nawet bardzo. No nie dziwię się, że Lee tego po prostu nie przeżył, nie? W ogóle możemy sobie zobaczyć te rzeczy. Właśnie mamy... Nie, tak, mamy koronę. Ochrona przed ostrzami. Korona władcy Mertany. No ale w teorii to jest lepsze, jeżeli o to chodzi. I jeszcze mieliśmy tak, miecz królewski był, tutaj jest. Przez to, że jest zużyty, to jest niestety słaby. To jest ciekawy miecz Robara I. I tarczę królewską mieliśmy. Też jest niestety zużyta, ale w teorii lepsza od tarczy runicznej. No zemsta Lee bez Lee to takie trochę słabe. Ale to już trudno. Najwyżej nie będziemy mieli w podsumowaniu, że zemsta Lee się wypełniła, bo tak jakby Lee zginął. Ale nie wiem, czy to będzie miało jakiś wpływ większy. Zresztą my wiemy, że kanonicznie on po prostu przeżywa, bo potem się zajmuje w Zmierzchu Bogów tym. No. Właśnie tutaj królestwem, nie? Za Robara. Tak jakby. Więc wiadomym jest, że po prostu tak jest kanonicznie i tyle. Tu możemy sobie jeszcze pochodzić i poobgrabiać rzeczy, chociaż tutaj za dużych kokosów nie powinno być. Raczej nie będzie. My się zanim wrócimy tak na stałe do tego Nordmaru, to prawda jest taka, że ja bym chciała tutaj zakończyć wątki na pustyni i w ogóle, więc trochę nam to zajmie czasu wszystko. Zanim wrócimy do typowego Nordmaru, ogarniać sprawunki. Dobra, to były chyba ostatnie kuferki praktycznie. Chyba tak. Jeszcze ewentualnie coś może być tutaj w tym górnym pierścieniu. Wiecie, Lee można by było przyzwać na kodach, ale ja nie umiem czytować w Gothiku 3, więc w sumie, no nie wiem. Czy to jest taki dobry pomysł? No to zobaczymy, zdecydujecie, czy chcecie, czy nie. Nieciekawe. Nawet nie wiedziałam, że tu są pulpity. I Robar wypowiedział orkom wojnę.
i spadł na nich gniew Inosa. I Robar triumfował. A kiedy pokonał swych wrogów, Inos rzekł do niego: tutaj założysz swoje królestwo. I Robar zrobił, co mu kazano. Pięknie, prastara. Tu jest napisane coś o alchemii. Okej, spoko. Przejdźmy w takim razie kawałeczek dalej. Jest jakiś kuferek nawet. Cudnie. To była naprawdę wyrównana walka. Robar jest naprawdę dobrze skonstruowanym przeciwnikiem. On nie jest prosty. A utrudnia fakt to, że właśnie co wczytanie gry jemu się resetuje pasek życia i po prostu ma fula. Ale nie powiem, to było epickie zakończenie, że tak z tego mostu wpadł po prostu do rzeki, nie? Taka najgorsza po prostu szmata do podłogi. Podobało mi się takie rozwiązanie. Było bardzo przyjemne. No i zamek jest opustoszony. Opustoszały, nawet już Lee tutaj nie ma. Niestety tak nam się zdarzyło. Nie będę za wszelką cenę starała się, żeby Lee przeżył, bo wiemy kanonicznie, że przeżywa. To jest najważniejsza sprawa. I najważniejsza rzecz jest taka, że możemy się dostać do Isztar. Dostęp do Isztar. Trzeba by się tam było teraz przejść. Dobra, tu fajnie pozakańczaliśmy te wątki. W sumie. Tutaj ta kopalnia. Klasztor. Helm Einara. Dobrze, na spokojnie. To co? Myślę, że... Kurde, skąd by najlepiej do Isztar iść? Chyba z Bragi. Tylko najpierw się kimnijmy do rana, bo nie ma to sensu iść w nocy. Może Lee się zrespi, jak się prześpie. Jednak to jest nasz towarzysz. Może nagle on się odradza. Jesteś tutaj może? No niestety nie ma cię. A twoje ciało dalej tutaj leży. Przykro mi, przyjacielu. No dobrze. No to idziemy w takim razie do Bragi. Z Bragi się całkiem fajnie do Isztar idzie. Trzeba przyznać, ja bardzo lubię. I chyba najlepiej się tędy idzie właśnie, nie? Tak jest. Możemy się kawałek przebiec. Wątpię, że do samego Isztar dobiegnę. Chociaż kto wie. Tu jest jeszcze sporo do zwiedzania na tej pustyni i w ogóle wszędzie. Możemy pójść nawet tutaj bardziej taką ścieżką. Ja chyba żadnego poziomu nie wbiłam, nie? Nie. Teraz już będziemy inwestować, myślę, że w życie. Większość punktów. Tu jest jakaś tabliczka? Nie ma. No, to się tak trochę spaceruje i spaceruje. Dobra. Ach, tu są właśnie rabusie, zapomniałam o nich. Oni sobie tutaj właśnie tak tuptają ścieżką. Natychmiast przestań! Ani kroku dalej! Do widzenia. Do widzenia. Ty masz chyba jakieś 0 IQ. I dobranoc. Halabarda odleciała. To straszne. Czasem się to też zdarza.
No i pięknie. Tam warto się przejść, ale później. Tam sobie też zrobimy tak, że jeden odcinek poświęcę. Mamy do Isztar. Cudnie. To jest właśnie tak fajnie, bo są takie, ale tak jakby ruiny. Coś tego typu. I stara skrzynia. One są właśnie w takich bardzo opuszczonych miejscach. Sztaba magicznej rudy. Myślałam, że może czystej magicznej rudy. Co ciekawe, tu nic nie ma w tej oazie. Są lwy. Jest chwilowo jeden. Dobra. W takim bardzo dziwnym miejscu sobie stał. No a ta oaza ogółem jest bardzo dziwna, bo właśnie pali się tutaj ognisko. Chyba, że ci rabusie tutaj byli w sumie w tej oazie, wiecie? To miałoby chyba większe wytłumaczenie. I dużo lepiej to wszystko brzmi. Oho, mamy stado. Nie będę go zaczepiać. Nie jestem jeszcze przekonana do tych wszystkich lwów, jeżeli mam być szczera. Dobra, idziemy wzdłuż ścieżki, więc możemy iść. Za niedługo będę musiała kończyć odcinek, ale chcę dojść do Isztar, żebyśmy sobie kolejny film zaczęli w okolicy właśnie. No, pomału, pomału będziemy zbliżać się do końca, małymi kroczkami. Tu jest jakiś kamienny krąg. Z pełzaczami piaskowymi. A, i ze strażnikiem świątynnym. Okej. Okay. Tak mi się coś wydawało, że gdzieś tutaj jest strażnik świątynny. Jestem ciekawa, jak teraz w pełzacza wchodzi po tym ulepszeniu. Okej. Dobra. I do widzenia. Okej, ten strażnik nie powinien się chyba striggerować, jak walnę w pełzacza. Raczej nie. Ładnie trafiłam w dyńkę. Okej, jeszcze lwy idą. Okej, ważne by było, żeby je tak trochę, wiecie, zostawić tam w tyle, nie? Szczególnie, że bardzo duża grupa. No, no, no. One sobie tak wędrują. Okej. Dobra, a ty brzmisz bardzo dziwnie, jak syczysz. Okej.
Witam, panie pełzacz. I do widzenia. Do widzenia, powiedziałam. Tutaj w tej oazie są właśnie skłonności do takiego troszeczkę klatkowania. O, krokodylki. Myślałam, że już ich nigdy nie zobaczę w tej grze. A tymczasem mamy jeszcze krokodyle. Fajnie. Szkoda, że nikt nie chce od nich trofeów. Że nikt tak jakby nie potrzebuje, nie prosi o to. Nie ma żadnego zadania polegającego na przyniesieniu krokodylich tych. Dobra. Troszkę skroczyłam ze ścieżki? Nie. Znaczy w teorii nie jestem na ścieżce, ale dobrze idziemy. Kolejni rabusie wędrują. Przestań! Natychmiast! Ciekawe, że tylko dwoje. No i dobra. Okej, dziwne to było trochę. Chodźmy dalej. A, bo tu jest obozowisko rabusi. Przestań, natychmiast. Ani kroku dalej. No i dobra. No i do widzenia. Fajnie, zaraz będziemy w sumie przy Isztar, to zakończymy sobie odcineczek. Żeby zaliczyć tego questa po prostu, nie? To jest bardzo dużo jaskiń, bardzo dużo oaz. Bardzo sporo ciężkich skrzyń. Sporo zadań. Ale do wszystkiego dojdziemy, moi drodzy. Do wszystkiego. Czy ja dobrze idę? Dobrze idę. Perfekcyjnie. Mamy ścieżkę wyznaczoną. Nie wiem, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek. Trzeba przyznać, że było naprawdę intensywnie i wymagająco. Tu jest jedna jaskinia i nie wiem, czy tutaj nie ma jednej ciężkiej skrzyni. Ale to sobie później będę odhaczała te ciężkie skrzynie i będziemy ich poszukiwać. Najpierw do Isztar. Zrobimy sobie zadania stamtąd. Isztar najmniej znam. Co pewnie idzie się domyślić, bo rzadko kiedy tutaj ktoś w ogóle da radę dojść. Trzeba naprawdę pomagać asasynom i troszeczkę niezgodnie być z podstawowymi założeniami. Ale damy radę. Ojej, fajnie, że się to udało zrobić. Miałam sobie dzisiaj wieczorem poczytać, ale tak jakoś sporo mi to wszystko zajęło czasu i raczej nic z tego nie będzie. Mamy do Isztar i do Bragi. Jakbym się już nie domyśliła, że jestem przy mieście tutaj głównym asasynów. Najsampierw. Och, i ta muzyczka Isztarowa. Beauty.
Halo? Do Isztar. I te kurczaki. I tekstury, których nie ma. Stać! Wstęp do miasta mają tylko przyjaciele. Więc jak będzie? Mogę wejść? Masz prawo wkroczyć do miasta Isztar. Ale najpierw wyjaśnię ci panujące tu zasady. Niech zgadnę. Żadnych problemów albo pożałuję. No dobra. Widzę, że znasz zasady. I pięknie, mamy dostęp do Isztar, moi drodzy. Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów, zrozumiano? Super, dziękuję wam już serdecznie, moi drodzy, za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Wiem, że mało czasu spędziliśmy w Nordmarze, bo tak naprawdę dosłownie chwileczkę, jeżeli popatrzymy sobie po zapisach. Ale szczerze, do Nordmaru jeszcze wrócimy, bo tam jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. W ogóle we wszystkich jeszcze miejscach tutaj, czyli pustynia, czyli Mertana, mamy jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Ale najpierw chciałabym dokończyć wszystkie tutaj miasta i Isztar jest jednym z takich miejsc. Pozbierać te ciężkie skrzynie, bo jest co robić. No, ogółem tak samo tą zbroję Paladyna mieliśmy zrobić zakupy. Także ja może to poza odcinkiem po prostu zrobię. Zobaczymy, ile uda mi się uzbierać pieniędzy. Będzie dobrze. Trzymajcie się i cześć.